Każdy sprzęt pomiarowy powinien być cyklicznie sprawdzany oraz okresowo kalibrowany. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy zaprezentować Wam, jak skalibrować, ustawić libelkę w niwelatorze optycznym. Niwelator jest zawsze dostarczony w walizce transportowej. Do przeprowadzenia kalibracji libelli niezbędne są statyw i kluczyk dołączony w zestawie. Należy ustawić statyw na stabilnym podłożu. Na statywie zamocować niwelator. Aby ułatwić sobie pracę, ustawić niwelator tak, aby pozycja okularu była zgodna z jedną ze śrub poziomujących. Pierścień koła podziałowego ustawić w pozycji 0 stopni i niech to będzie nasza pozycja pierwsza. Wysokość statywu ustawić tak, aby libella obserwowana przez lusterko była na wysokości wzroku. Za pomocą nóg statywu spoziomować wstępnie niwelator. Obracając śrubami poziomującymi niwelatora, doprowadzić pęcherzyk libelli dokładnie w centralne położenie. Obrócić niwelator o 180 stopni do pozycji drugiej i sprawdzić, czy pęcherzyk znajduje się także dokładnie w centrum. Jeśli tak jest, libella ustawiona jest prawidłowo i nie wymaga regulacji. Natomiast jeśli w tym drugim położeniu pęcherzyk nie jest w centrum, libellę należy wyregulować. Należy ustalić, w którym kierunku od centrum jest odchylony pęcherzyk libeli. Oszacować połowę błędu i za pomocą trzech śrub poziomujących ustawić pęcherzyk w tym miejscu. Następnie dwiema śrubami rektyfikacyjnymi doprowadzić pęcherzyk do centrum libeli. Po zakończeniu regulacji libeli należy upewnić się, czy pęcherzyk znajduje się zawsze w centrum. Jeśli tak, proces kalibracji libeli możemy uznać za zakończony. Mam nadzieję, że ten krótki film przybliżył wszystkim sposób rektyfikacji kalibracji niwelatora optycznego. Jednocześnie chciałbym zaprosić wszystkich do odwiedzenia naszych regionalnych oddziałów, gdzie taką rektyfikację można wykonać bezpłatnie, samodzielnie. Można także skorzystać z pomocy naszych specjalistów.